Przedstawienie. Ech, ale miałem sen. Śniło mi się, że stoję na scenie w najprawdziwszym teatrze i kłaniam się, a tam owacje. Widzowie klaszczą i wołają: Wiwat Reksio! Bis, bis! Potem w moim kierunku rzucane są kwiaty. Pełno kwiatów. Za chwilę dyrektor teatru wychodzi na scenę i składa mi gratulacje. Reporterzy robią zdjęcia. Pstryk, pstryk, pstryk. Pi, pi, pobaw się z nami. Co to? A, to wy, kurczaki. Nudzimy się. Jest taki ładny dzień. Pi, pi, w sam raz na zabawę. A co wy tu robicie tak w ogóle? Nudzimy się. Nie pytam się o nudzenie, tylko o to, co robicie przy mojej budzie. Gdzie jest wasza mama? To pora znoszenia jaj i mama znosi jajka. Nie ma dla nas czasu. A tata zabronił nam się zbliżać do kurnika, że niby rozpraszamy wszystkie kury. Pi, pi. Trudna sprawa. Co by tu zrobić? W kociego belka z kurczakami nie za bardzo. Wiem! Urządzimy wielkie przedstawienie. Uwaga, uwaga! Podwórkowy teatr imienia Gąskiej Balwinki zaprasza wszystkich na przedstawienie. Tak, tak! Ale co by tu zagrać? Może Rodzinę Monet? Albo SpongeBoba? Wykluczone! Nie, nie! Nic z tych rzeczy. To musi być coś odpowiedniego dla dzieci. Coś z dobrym zakończeniem. O, mam! Królewna Śnieżka! To będzie coś odpowiedniego. Pi, pi, nuda. To się nie uda. Uda się. Trzeba wszystkim ogłosić, że jest nabór do podwórkowego teatru i wtedy zobaczymy. Zaczekajcie. Uwaga, uwaga. Wszyscy mieszkańcy podwórka. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w przedstawieniu podwórkowego teatru. Wystawiana będzie Królewna Śnieżka. Zapisy od zaraz przy mojej budzie. Fakwa! Myślę, że to właśnie ja mogłabym być Śnieżką. Jestem urodzona do tej roli. To pomyłka chyba. Nie zgadzam się. To właśnie ja powinnam być Śnieżką. Ty, Kwaczko, nie nadajesz się do tej roli zupełnie. Co? To skandal! Od urodzenia mam aktorskie zacięcie i mam wdzięk znacznie większy niż ty, moja droga krasulo. Przestańcie się kłócić! To nie pora na takie dyskusje. Zastanowimy się nad tym później. Ja myślę, że Kwaczka byłaby lepszą Śnieżką, a Krasula mogłaby być wspaniałym wierzchowcem dla księcia, ponieważ, jak wiecie, chwilowo nie ma Maurycego, a Reksio byłby dobrym księciem. Tak, tak, to świetny pomysł. Koza Malwina ma zawsze rację. To może się udać, to może się udać. Pip, pip. Ja na rolę księcia chętnie się zgodzę. Nawet miałam dziś taki sen. A ja, jeśli pozwolicie, zagram złą macochę. Lubię czarne charaktery. A my, możemy być krasnoludkami. Mama, uszyję nam takie malutkie czapeczki. Oczywiście, jak tylko będzie miała czas. Nasz tata kupił jej maszynę do szycia z Ameryki. Mroczysław mógłby zagrać ojca Śnieżki. Ale kto wcieli się w postać myśliwego? Można by poprosić Azura. Przecież to twój kolega, Reks. Na pewno się zgodzi. On lubi się wygłupiać. Widziałam kiedyś, jak udawał motyla. Macie rację. Mroczysław w roli ojca Śnieżki to dobry wybór. A Azora zapytam. Myślę, że chętnie się podejmie tego wyzwania. Dobry z niego aktor. A gdzie odbędzie się to przedstawienie, jeśli można wiedzieć? Scenę urządzimy w ogrodzie pod pergolą. Tam będzie najlepszy widok. A co z kurtyną? W
prawdziwym teatrze musi być przecież kurtyna. To nie jest stary koc, którym często przykrywa się Maurycego. Możemy go chyba pożyczyć. Maurycy na pewno się nie obrazi. Tak zrobimy. Każdy musi się też zatroszczyć o strój. Za godzinę pierwsza próba. Jutro przedstawienie. Kukuryku, kukuryku, niech każdy zwierzak przybędzie tu. Wszyscy panowie i wszystkie damy, zajmujcie miejsca, wnet zaczynamy. Podwórkowy teatr imieniem Gąski Balbinki zaprasza na przedstawienie. Królewna Śnieżka! Panie myśliwy, bądź litościwy, miej serce dla mnie niewinnej istoty. Puść wolno, zniknę za płotem, zniknę za lasem. Ty do pałacu wracaj tymczasem. Brawo, brawo, co za wdzięk i dykcja. Ta kwaczka to urodzona aktorka. Co wy na to? My jesteśmy krasnoludki, hopsasa, hopsasa. Pracujemy dzień calutki, hopsasa, hopsasa. Czasem tu, czasem tam, wszystko dobrze idzie nam. To są moje dzieci, moje dzieci. Prawda, jaki mają talent. Chyba zemdleję ze wzruszenia. No, zemdleję. Gdyby nie ten czas noszenia jaj, sama byłabym na scenie. Weź to jabłko, dziewczę, weź. Musisz zaraz całe zjeść. Bo to jabłko, to uroda, to pieniądze, moc i sława. Zaraz wszystko będziesz mieć. Musisz tylko całe zjeść. Nie jedz tego jabłka, nie jedz, jest zatrute, ono jest zło. Gę, gę, gę. Indyk, cicha bądź, to jest na niby. Nigdy nie byłeś w teatrze? Ona tylko gra. Na niby, a widzisz, widzisz, upadła, zginęła na złamane indycze pióro. Po co jadła, po co to brała? Nasza Śnieżka, już nie będzie z nami mieszkać. Zdejma cochę i poda most, no zabrała Śnieżkę stąd. No ale to się nie zrymowało dobrze. Słyszałaś? Trochę lipa. Kto to pisał? Gę, gę, gę. Indyk, nie bądź taki krytyk. Bo cię stąd wyproszę, przeszkadzasz. Z drogi wszyscy, z drogi wiar, mężny rycerz wkroczy za. Na rumaku już tu gna i ha ha, chyba raczej mu, jak krowa może robić i ha ha. Gę, 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 gęba ci się nie zamyka, indyk, zaraz cię ukąszę, zmykaj. Pasuje ci rym? Proszę opuścić teatr, to wszystkim przeszkadza, w teatrze musi być cicho. Dobrze, już idę, przepraszam. Patrzcie, Śnieżka ożyła. Cud, krasnoludki skaczą ze szczęścia. Hurra, hurra, przepędzona czarna chmielia. Znowu szczęście tu zawita, słońce świeci, kwiat zakwita. Kukuryku, kukuryku, brawo, wiwat teatr. Nie, brawo, byliście wspaniali. Moje maleństwo, moje maleństwa, wiwat, jak pięknie się kłaniacie. No, urodzeni aktorzy. Dziękujemy wszystkim za uwagę i tak liczne przybycie. Widzę, że przedstawienie się podobało. Może podwórkowy teatr imieniem Gąski Balbinki jeszcze coś kiedyś pokaże? Tak, tak, prosimy! Glu, 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 gdzie lepsze rzeczy. Trochę mało dopracowane. Indyk, zmiany stąd bukiem, dobra, bo gieł, 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 gieł. Wystąpili Reksio, Hanna Pros, Krasula, Sandra Zmuda, Kurczaki, Lena Szmulka i Amelia Szmulka, Kwaczka, Oliwia Kozioł, Koza Malwina, Martyna Ploch, Indyk, Kogut, Filip Zganiacz, Gdaczka, Gęgula, Maja Czupana.